Dzień dobry, dzień dobry. Nie ma świąt u nas. Czy to prawda, siatki, czy głos Fendra od czasu do czasu? Święto Niepodległości na pewno. Każdy świętuje na swój sposób, no ale my tutaj o tym święcie, ja nie będę o tym święcie mówił, tylko będę mówił o święcie siatkówki, które było wczoraj, które przynajmniej miało być, bo wynik może tutaj świadczyć o tym, że takiego święta nie było, ale ja jestem daleki od takiego stwierdzenia. No wiemy wszystko, o czym chcę mówić, o spotkaniu na szczycie, o szlagierze, czy jak to woli, o hicie, czy jeszcze są inne określenia na takie spotkania. Grupa Azoty, Zaksa, Kędzierzyn-Koźle, Jastrzębski Węgiel. Wszyscy sobie jastrzyliśmy zęby, apetyty i zacieraliśmy ręce. I myślę, że do końca się nie zawiedliśmy, bo to był niezły mecz, chociaż Grupa Azoty Zaksa Kędzierzyn-Koźle, nie będąca faworytem tego spotkania, zresztą sam tak twierdziłem przed tym meczem, wygrywa 3 do 0. No ale jak spojrzymy na wyniki poszczególnych setów, to tu widzimy, że była walka przede wszystkim w pierwszym secie, kiedy kilka piłek setowych miało Jastrzębie, tych piłek nie wykorzystało. No, a tutaj Grupa Azoty 28 do 26. Byłem przekonany, że to będzie pięciosetowe spotkanie, bo jak można było porównać z poprzedniego sezonu, co prawda pięciosetowego meczu tutaj nie było, były czterosetowe, ale były zacięte. Pamiętamy doskonale ten finał. Plus ligi, dwukrotna przegrana Grupy Azoty Zaksy Kędzierzyn-Koźle. Mówiło się o wyrównaniu rachunków, że jeśli ktoś ma tutaj rachunki do wyrównania, to głównie kędzierzynianie. No dużo, dużo było uwag przed tym spotkaniem. No ale wreszcie ten mecz został rozegrany. Drugi set do 22, trzeci także do 22. Niezły mecz, naprawdę niezłe spotkanie, w którym mieliśmy sporo akcji przedłużonych, stojących na wysokim poziomie. Jeśli cokolwiek może dziwić, to tylko rozmiary tego zwycięstwa, że w trzech setach wygrywa Grupa Azoty Zaksa Kędzierzyn-Koźle. Nie czarujmy się, Jastrzębianie na papierze ma wiele mocniejszy skład, ma tutaj zmiany na każdej pozycji, co wczoraj też pokazali. Tu powrót Rafała Szymury na pewno można uznać za udany, ale do tego w dalszej części chciałbym przejść i zacząć tutaj od początku. Tak jak mówiłem, Kędzierzynianie w opinii wielu faworytem tego spotkania nie byli, ale no, sport dlatego jest taki piękny, że nie zawsze faworyci wygrywają. Zaksa bez porażki, siódme zwycięstwo odnosi w tym sezonie, żadnej porażki. Oczywiście nie liczymy tutaj tego Superpucharu Polski, którym przegrali właśnie z Jastrzębskim Węglem w Lublinie, ale to był dopiero początek sezonu, no i oczywiście do Plus Ligi to się nie zalicza. Dobry mecz, wywołujący spore emocje już na samym początku, o czym też mogą świadczyć kartki żółta i czerwona, co się wiązało z utratą punktu dla Jastrzębskiego Węgla. Sporne sytuacje, oczywiście piłki rzucone, jest coraz mniej tych dyskusji. Chyba najbardziej dyskusyjna sprawa wczoraj była z przekroczeniem środkowej linii boiska. Przekroczenia środkowej linii boiska nie było przez jednego z zawodników Jastrzębskiego Węgla, ale zasady są takie, że jeśli nie przekroczy pełną stopą, to oczywiście błędu nie ma, ale jeśli jest, nie wiem, całym swoim ciałem praktycznie na stronie przeciwnika i przeciwnik nie może wyprowadzić dokładnej akcji, no to wtedy jest błąd. No i tutaj sędzia był innego zdania. Twierdził, że tego błędu nie było, natomiast powtórki wyraźnie pokazywały, przynajmniej te telewizyjne, że tam no, Marcin Janusz najpierw gdzieś tam był złapany za nogę, potem środkowy też nie mógł płynnie tej akcji rozegrać, no przynajmniej moim zdaniem i Damiana Dacewicza, z którym miałem przyjemność to spotkanie komentować, ten błąd był. No ale sędziowie uznali inaczej, stąd dużo dyskusji, stąd kartka. I tak dalej, i tak dalej.
Co do poszczególnych zawodników, Łukasz Kaczmarek, no myślę, kolejne wielkie spotkanie tego zawodnika. Dojrzał na naszych oczach i myślę, że sam pobyt w kadrze przez te trzy wielkie imprezy dużo, dużo temu chłopakowi dał. Oni ostoją tego zespołu i doskonale o tym wiedzą pozostali zawodnicy. Doskonale też wie Marcin Janusz, któremu tutaj trochę więcej czasu poświęcę. 55% skuteczności, już przechodzę trochę do statystyk. 29 razy atakował, ale też mówimy o tym, czy zawodnik zagrał na plus czy na minus. No to mówię od razu, plus 11. Plus 11. No, czego można chcieć więcej? Zresztą cała drużyna Zaksy zagrała na plusie. Kamil Semeniuk, też myślę dobre spotkanie, 69% w przyjęciu, 55% w ataku, plus 9. Norbert Huber, który został MVP, zresztą MVP tutaj mogło być kilku w drużynie, przynajmniej czterech w drużynie grupy Azoty Zaksy Kędzierzyn Koźle, no ale tutaj popularny Hubi pokazał, że no rozwija się jego talent i chyba znalazł swoje miejsce w naszej plus lidze i jest doceniany przez Georgę Kretę, przez nowego szkoleniowca Zaksy. No ale potwierdza to swoją grą. 14 razy atakował na środku, 8 punktów, 3 bloki do tego dokłada, 57% skuteczności i na plus 8. No też tutaj więcej chyba nie możemy wymagać, ale przede wszystkim zagrywki jego zrobiły wrażenie. W ogóle Zaksa postawiła sobie za cel przed meczem i to było w zasadzie kluczem do wygrania tego spotkania, że jeśli ruszy z zagrywką przeciwnika, no to tutaj będzie szukać swojej szansy na wygranie tego spotkania. No i to się okazało kluczowe. W zasadzie od początku zaczęli bombardowanie. I może tego konkretnie w statystykach nie widać, bo mają na swoim koncie 6 asów serwisowych, 6 punktów zdobyli po swoich zagrywkach, Jastrzębie 4, ale było mnóstwo takich sytuacji, kiedy Jastrzębianie musieli przyjmować nad siebie i to też robił Kuba Popiwczak, skądinąd świetny libero, doskonale przecież wiemy i chwalimy Kubę. No ale też uginał się wczoraj przed tym bombardowaniem Zaksy. Zaczął przyjmować nad siebie. No jak się przyjmuje nad siebie, no to potem już jest tylko możliwość zagrania sytuacyjnej piłki. No i tu właśnie, jeszcze raz to powtórzę, Kędzierzynianie upatrywali swojej szansy, bo wiedzieli, że Klewno na przykład na wysokich piłkach już nie jest tak skuteczny. No doskonale się czuje w tej, jak ja to nazywam, francuskiej gierce, przepychanka, gdzieś uderzania po łokciach i dopóki mógł to robić, to robił. Ale kiedy dostaje wysoką piłkę, no to już było gorzej. No i został Klewno zdjęty z boiska. W pewnym momencie wszedł Rafał Szymura, tak jak mówię, pierwszy jego mecz i to od razu rzucony na głęboką wodę po takiej przerwie. Poradził sobie, jasne, że dał radę, 42% przyjęcia, 44% w ataku. No, ale gdzieś ta gra generalnie Jastrzębskiego Węgla została zaburzona. W ogóle oni wczoraj, wydawało mi się, że zostali bardzo zaskoczeni tym, w cudzysłowie to powiem, tą napaścią Zaksy od samego początku zagrywką i jakoś nie mogli znaleźć rozwiązania. No porównajmy dwóch atakujących. Łukasz Kaczmarek, tak jak mówię, 55% i gra na plus 11, a jego vis-a-vis Stefan Boyer 38% w ataku. I też podobnie, bo 24 razy atakował, Kaczmarek atakował 29 razy. No i wyszedł na plus 3, co prawda, no ale różnica jest wyraźna. Wydawało się przed meczem i w ogóle, że Bentoniuti, no mózg zespołu, zresztą była piękna uroczystość przed tym spotkaniem. Toniuti został uhonorowany, jak to się w ogóle dzieje na wielu boiskach, jeśli zawodnik w poprzednim sezonie jeszcze grał w danym klubie, a przyjeżdża z innym, no to jest honorowany jakimiś nagrodami, statuetką. No i tutaj też taka piękna statuetka, wygrawerowana po francusku, tak żeby już nie było tam problemów z żadnym ewentualnym tłumaczeniem i wszystko to pięknie wyglądało. No Ben przecież 6 lat spędził w Zaksie i to z jakimi sukcesami, no z największym klubowym sukcesem polskiej siatkówki, nie liczymy oczywiście Płomienia Milowice.
no ale powiedzmy tej nowożytnej siatkówki, że się tak wyrażę, no Ben był autorem. Ale wczoraj nie zagrał. Nie zagrał takiego dobrego spotkania. Przydarzały mu się błędy. Gdzieś było sporo niedokładności w jego grze. No a po drugiej stronie Marcin Janusz możemy tylko chwalić. Dużo pytań oczywiście było na samym początku, że Marcin Janusz nie będzie w stanie zastąpić Benato Newtiego w Zaksie, że jest to nowy zespół, że będzie dużo czasu potrzebował na zgranie. Jasne, że jest to dopiero szósta kolejka, oni grali mecz awansem, to też powiedzmy, bo ta siódma będzie rozgrywana już jutro w zasadzie, tak, rozpocznie się. I jeśli początek miał trudny Marcin Janusz, no to myślę, że przez ostatnie trzy spotkania, a to wczorajsze już pokazało, że się wkomponował idealnie w ten zespół, ba, powiem, że nawet bym zaryzykował stwierdzenie, że był mózgiem tego zespołu. Kapitalne przerzuty spod tantenki z lewego ataku na prawą stronę, na drugą linię do Łukasza Kaczmarka i zrobił to chyba trzy razy, gdzie zawiesił blok przeciwnika albo próbowali gonić tam ewentualnie na tą swoją lewą stronę. Nie byli w stanie zdążyć. Jeden albo dwa malutkie błędy popełnił tylko, no ale przecież nie wymagajmy od zawodników, żeby grali absolutnie bezbłędnie, bo nie są cyborgami, nie są maszynami. Dlatego wielkie brawo na pewno i to był też jeden z tych zawodników, który równie dobrze mógł otrzymać statuetkę MVP. To zbudowało tego chłopaka, widać, że ma coraz większe zaufanie wśród pozostałych. Zaczyna zgrywać się ze środkowymi, no to chyba też za mało powiedziane, bo znakomicie się czuje z Norbertem Huberem, no zresztą to było wczoraj widzieć, oni tam wyprawiali cuda na środku, też wieszając Jurka Gladyra, Jurek raz to puścił ręce i tam sobie siarczyście pod nosem zaklął, bo po prostu nie był w stanie tej sytuacji na środku opanować, a w pewnym momencie Zaksa się tym środkiem zaczęła bardzo dobrze bawić. Krzysztof Rejno wczoraj też na środku, ale mniej i po długim czasie wszedł David Smith. Wiele tam piłek nie dostał, ale to w zasadzie była jedyna zmiana. A druga to Klut, który wchodzi za Janusza, taka standardowa zmiana raz pod siatkę. No i tutaj to jest w zasadzie wszystko, jeśli chodzi o te zmiany w drużynie Zaksy. Natomiast tam po drugiej stronie no ma do dyspozycji Gardini w zasadzie kogo chce, no, korzysta z tej podwójnej zmiany, ja nazywam ją najsilniejszą w naszej plus lidze, no bo przecież Terva Porti, wiemy, uznana marka, Fin rozgrywający, Janek Kadrawa przecież też ogromne doświadczenie i w zasadzie jak oni wpuszczał na boisko, to oni podciągali tę grę Jastrzębskiego Węgla, nawet raz ich puścił chyba w tym ostatnim trzecim secie na podwójną zmianę i Boye wystartował już i chciał kończyć tę podwójną zmianę. Gardini go przytrzymał, nie, zostajemy i kończymy w tym składzie. No ale ostatecznie nie na wiele to się zdało, bo Jastrzębski Węgiel to spotkanie przegrywa. To Zaksa uradowana, bo też no myślę, że sprawdzają się w kolejnym trudnym meczu. Naprawdę, ta drużyna zaczyna grać, choć jest kompletnie inną drużyną niż ta, którą widzieliśmy w poprzednim sezonie, bo wiemy, kto odszedł. Odszedł Paweł Zatorski, odszedł Kuba Kochanowski, odszedł no Bentoniuti właśnie. I o ile Bentoniuti, mówię, wczoraj może zagrał trochę słabiej, no to reszta zawodników, którzy podchodzili z Zaksy, no to na razie formy szuka. Mówię tutaj też o graczach, którzy przeszli do Asseco Resovi. No a tutaj na razie zbudowała się chyba dobra drużyna. Oczywiście nie wybiegajmy za daleko, bo jeszcze tutaj będzie chyba duży sprawdzian, jeśli kędzierzynianie zaczną grać w pucharach europejskich, a to będzie już niedługo, bo rozpoczynają 1 grudnia. No i też wiemy, że tutaj grupa Kędzierzynia nie jest najłatwiejsza. Mają mocne zespoły, zaczynają od chyba teoretycznie najsłabszego z Słoweńców, Maribor, no ale potem jest Nowosybirsk i Kuczynę Lubę. No i tutaj też wiązało się właśnie z tym Nowosybirskiem ewentualny wyjazd na klubowe Mistrzostwa Świata do Brazylii i zrezygnowali z tego. Ja myślę, że bardzo dobrze, że Zaksa z tego rezygnuje.
Ja tu wyrażam swoje zdanie. Moim zdaniem to jest dęta impreza w ogóle, te klubowe Mistrzostwa Świata od wielu lat, bo to też miałem okazję parę razy komentować. Świetnie się bawili szejkowie zawsze, arabscy, którzy to organizowali. Też no, zasady niby kwalifikacji na kwalifikacji, na te mistrzostwa, jeśli to można kwalifikacjami nazwać, były jasne. Mieli przyjeżdżać sami mistrzowie, no okazało się, że nie przyjeżdżali, zawsze był to kooptowany jakiś zespół, no, z którym praktycznie każdy wygrywał. No, jeśli to było jeszcze gdzieś tam w Arabii Saudyjskiej, to powiedzmy nie tak daleko, ale te terminy nie zawsze wszystkim odpowiadały i wiemy, że zespoły, które tam jeździły na te klubowe Mistrzostwa Świata, no to kończyły potem jakimś spadkiem formy albo jakimiś problemami. Może nie zawsze tak było, ale no uogólniam trochę tę sprawę. Dlatego myślę, że bardzo rozsądna decyzja z Nowosybirska. Musieliby jechać prosto do Brazylii. No to proszę sobie sprawdzić, jaka to jest droga. A tam takie zespoły jak Trentino, jak Funvic i Sada Cruzeiro, no to są akurat znane marki. San Juan z Argentyny zespół, kiedy tam chyba Zbyszek Bartna grał w tym zespole. No i Syrian zespół z Iranu. To się wszystko miało rozgrywać między 7 grudnia a 11 grudnia. Pełnia plus ligi u nas. Dużo, dużo ważnych spotkań. No i taki wylocik sobie do z Nowosybirska do Betim, bo to tam miało być rozgrywane w Brazylii. No i zrezygnowali. I tak jak mówię, ja to popieram. Wiem, że niektórzy by sobie tam chcieli przykolekcjonować jeszcze może jakiś puchar z kibiców, że szkoda, że nie jadą, bo będą różne głosy i każdy może mieć swoje zdanie. Moje zdanie jest takie, że Zaxa się koncentruje w tej chwili na lidze i na Lidze Mistrzów i to jest bardzo rozsądna decyzja. Z tego co słyszałem, to Zaxa ma tam zastąpić Dynamo Moskwa. No to sobie tam pojadą i zagrają. Myślę, że konsekwencji żadnych nie ma, w sensie takim, że ktoś rezygnuje, bo wiem, że wcześniej w innych edycjach tych klubowych Mistrzostw Świata też tak było, że ktoś rezygnował, ktoś nie jechał. Były włoskie drużyny, rezygnowały parę lat temu. Także myślę, że wielkiej straty nie będzie. No podsumowując to spotkanie, jedyny niedosyt to taki, że w tym mistrzowskim pojedynku, no bo jak to nazwać inaczej, jeśli gra wicemistrz Polski i mistrz Polski, nie było 5 setów, bo tego mi trochę zabrakło, a przynajmniej 4. Oczywiście mniej martwią się Kędzierzynianie, bo ograli mistrza Polski, no i drużynę, która, no, z którą tam mają jakieś porachunki i z tego na pewno się cieszą. Także niezły mecz, sporo dobrej siatkówki, ale tak jak mówię, jeszcze spodziewałem się większych emocji. Co drugiego spotkania, bo też było rozegrane z tej 13. kolejki, która ma być rozgrywana między świętami a Nowym Rokiem. To chodzi o to, że Jastrzębianie i Grupa Azoty, no i Projekt Warszawa, który właśnie wczoraj grał w Nysie, będą wszyscy grali w Lidze Mistrzów, więc no, jeśli można było zagrać tutaj przed tym weekendem, czy w trakcie tego długiego weekendu, no to właśnie tak poczyniono. Nie oglądałem tego spotkania, bo byłem w drodze po meczu właśnie w Kędzierzynie Koźlu. Fragmenty gdzieś tam, skróty obejrzałem, poczytałem sobie opisy, no i cóż, i nie zawsze nowa miotła sprawia, że od razu się wygrywa mecze. No, mówię o Danielu Plińskim, któremu życzę bardzo dobrze. I być może coś tam zmienił w tej drużynie, bo sety były bardzo, bardzo zacięte. Czy zmienił, to za duże słowo. No, zmotywował, tak jak mówię. No, nowy trener czasami tchnie tego nowego ducha już w tym pierwszym spotkaniu. No ale tam jest dużo pracy, wydaje mi się, i to też pracy psychologicznej z tym zespołem, bo być może jest trochę rozbity. Gdzieś czytałem wypowiedź Bartosza Budźki, że gramy fatalnie, że wszystko jest źle, a może też trochę
za bardzo pesymistycznie Bućko do tego tematu podszedł, ale chyba przed Danielem dużo pracy i łatwo nie jest, bo jest 0-7 na liczniku. I to jest na razie jedyna drużyna, która meczu nie wygrała. Ma zaledwie punkcik na swoim koncie i potem trasa też trudna. Natomiast Projekt Warszawa, poobijany po tym meczu z PGS Krom Bełchatów, kiedy tak szybciutko przegrał 0-3, no pojechał na trudny teren i wygrał. I wygrał, co też na pewno nie było łatwe, bo też sobie tam pewnie parę pytań musieli postawić i odpowiedzi znaleźć na te pytania warszawianie. Andrzej Wrona. Już nie chcę tego sloganu używać, że im starszy, tym lepszy, czy tam wino. Ale Andrzej gra, Andrzej naprawdę gra. 88% skuteczności i tylko chwała dla Andrzeja, że utrzymuje się w takiej formie i środkowi otrzymują statuetki. Co kiedyś, pamiętam, było takie powiedzenie przed laty, że środkiem się meczu nie wygra. No i teraz w zasadzie nie tylko w tym sezonie, ale już w paru poprzednich sezonach znajdujemy zaprzeczenie chyba tego powiedzenia, że jednak środkiem można wygrać spotkanie, jeśli ma się dobrego rozgrywającego, jeśli jest w miarę dobre przyjęcie. Okazuje się, że środkowi potrafią przechylać szale zwycięstwa na korzyść swojego zespołu. No i Andrzej to na razie pokazuje, aby mu jak najwięcej zdrowia wystarczyło. Kolejna weryfikacja będzie już w sobotę. No Rzeszów, który tutaj wylewa się tyle krytyki, będzie grał właśnie z Projektem Warszawa. Projekt podbudowany, a Rzeszów dalej zbity po ostatnim spotkaniu i przedostatnim spotkaniu. No, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na pewno się, prawda, siatki czy głos Swędra odezwie po tym spotkaniu i po tej kolejce, bo to jest cała siódma kolejka. Zaczyna się jutro, nie wiem, kiedy to będziecie oglądać, ale ja tutaj mówię do was w czwartek, a w piątek pierwsze spotkanie GKS Katowice, Cerat, Enea Czarni Radom. Myślę też, nie ma nieciekawych meczów, także to otworzy tę siódmą kolejkę. No i w sobota 14:45 Asseco Projekt, potem PGE Skra Bełchatów Lublin o 20:30 Aluron zagra ze Stalą Nysa. No. Kolejne trudne zadanie przed zespołem z Nysy. No a Daniel będzie musiał się nagłowić, co zrobić, aby tam w tej Nysie może chociażby punkcik urwać. Kto wie, może i pokusić się o zwycięstwo, dlaczego nie. W niedzielę Trefl Zaksa. No Zaksa też tutaj opromieniona tym zwycięstwem. Łatwo nie będzie, bo drużyna Michała Winiarskiego pokazała, że potrafi walczyć już w ostatnim spotkaniu w Jastrzębiu. No, przegrali pierwszego seta wysoko, ale dwa walczyli. Przegrali do 22. No i myślę, że Kędzierzynianom też będą musieli tutaj no, zagrać. Po prostu zagrać dobre spotkanie, bo w Gdańsku łatwo się nie gra. Ślep Suwałki poniżej oczekiwań chyba. Ja wiem, że są kontuzje. Wiem, że Tuaniga nie gra, ale tutaj no jednak myślę, że może po samym początku obiecywali sobie trochę więcej. No i Ślepc będzie podejmował właśnie Jastrzębski Węgiel. Jastrzębianie pewnie będą chcieli się odkuć troszeczkę po tej porażce z Zaksą. Ale czasami tak jest, że jak się człowiek chce odkuć, to doskonale po korzyści wiedzą, że można przegrać jeszcze więcej. Czy ci, którzy w ruletkę grają na przykład. No i na zakończenie poniedziałek Indyk Pols Kuprum. Indykpol, wiemy jaki progres formy, naprawdę sobie świetnie radzą, może poza samym początkiem, mocna drużyna i być może Olsztyn wreszcie nawiąże do tych tradycji, kiedy to zdobywał medale mistrzostw polskich, chociaż nie grają w Olsztynie, bo przecież Urania na razie w remoncie, jak budowana na nowo i grają w Iławie, ale to im wcale nie przeszkadza. Ładna hala w Iławie i sobie dobrze radzą. Także możemy znów tylko zacierać ręce i czekać na te wydarzenia. Cóż,
krótko dzisiaj, bo i też były tylko dwa spotkania. Nie chcę się tutaj nad jakimiś jakichś wielkich wniosków wyciągać i rozwodzić się jeszcze nad całością, ale może taka ogólna moja uwaga na koniec. Jeszcze tu wrócę właśnie do Marcina Janusza. Jak większość martwiła się, czy wyrażała swoje powątpiewanie, że ten chłopak nie da rady, no to daje radę. I myślę, że swoją postawą w tych ostatnich spotkaniach to pokazał, że może być lepszy od innych rozgrywających w naszej Plus-Lidze. Pokazał to z Benem Toniuttim wczoraj, pokazał to, kiedy grał z Asekoresowią przeciwko Fabianowi Drzyzdze i innym rozgrywającym. Myślę, że ten chłopak jeszcze zrobi postępy i myślę, że nie tylko Zaksa będzie miała z tego pożytek, ale przecież też wszyscy wiemy, że czekamy na reprezentację i myślę, że jest to w tej chwili dobry kandydat. Ja wiem, że jest liga długa, wiem, że różne rzeczy mogą się zdarzyć. Oczywiście też wszystkich fantastycznych spotkań nie zagra, ale widzimy, jakie ma możliwości, widzimy, że głowa jego wytrzymuje i wiemy, że w trudnych momentach potrafi poprowadzić spotkanie. No to trochę przesłodziłem. Mam nadzieję, że mu się w głowie nie przewróci. Ale no skoro gra dobrze, to dlaczego nie chwalić? To taka ogólna konkluzja właśnie po tych wczorajszych spotkaniach. No cóż, mogę tylko zaprosić na kolejne mecze. No i na kolejne spotkania będą się koledzy odzywać, prawdzie siatki, być może ja, a też i głos Fendra na razie nie znika. No to cóż, to miłego świętowania, długiego weekendu i z siatkówką poproszę. Do zobaczenia.